Basiu, nowa reklama, reklama szamponu, no i właśnie, i oczywiście komentarze, że wygryzłaś, że zastąpiłaś Anię Lewandowską, no i jak ty reagujesz na tego typu komentarze? No to jest tak, że rzeczywiście Head & Shoulders teraz z Anią już nie będą współpracowali, ale zaproponowano mi dlatego, że nie, że zastąpiłam, podejrzewam, że gdyby mogli i mieli taki pomysł dalej, to dalej by z Anią współpracowali, tylko po prostu szukali tym razem blondynki. Bo po prostu potrzebowali innego typu i padło na mnie. No właśnie, nie boisz się na przykład tych wszystkich fanów Ani, czy tych fit fanów, że będą do ciebie pisać, że będą cię na przykład straszyć? No bez przesady, przecież to jest szampon do włosów, a nie wiesz, kąpielowe, ani innej rzeczy. A nie po prostu, nie wiem, walka na śmierć i życie, tylko to jest reklama. Ania zresztą teraz, z tego co wiem, założyła swoją markę kosmetyczną, także trzymam za nią kciuki, a ja tymczasem będę dumnie reprezentować Head & Shoulders. To fajna sytuacja, chyba jestem dumna, jest mi bardzo miło i cieszę się.